Docker jest określany jako narzędzie, które umożliwia umieszczenie aplikacji w lekkim wirtualnym kontenerze i natychmiastowe jej uruchomienie. Wyobraź sobie, że twoje oprogramowanie działa niczym nocna lampka. Wydanie polecenia jest jak wetknięcie wtyczki do kontaktu. Klient robi pstryk i gotowe. Lampka świeci, program działa. Nie trzeba niczego dostosowywać, nikogo prosić o pomoc, wgrywać dodatkowego oprogramowania. Zastosowanie Docker'a sprawia, że wystarczy wydać komendę, a program uruchomi się w kilka chwil i od razu w odpowiednim do tego środowisku. Jednak to wspaniałe narzędzie czyni cuda nie tylko na etapie oddawania projektu klientowi. Docker okazuje się przydatny niemal na każdym etapie pracy, począwszy od implementacji, a skończywszy na wdrożeniu. Podczas implementacji obraz i zmiany mogą być w prosty sposób poddawane ciągłej integracji i testom. Do tego programista może co jakiś czas przebudowywać obraz, aby sprawdzić, czy zmiany, których dokonuje, niczego nie zaburzają. Zasada w Dockerze jest prosta. Jeżeli coś działa u twórcy aplikacji, będzie też działać u klienta. Po implementacji rozpoczyna się proces wdrożenia. Tu również Docker cię nie zawiedzie. Wdrożenie lub podmiana działającego kontenera jest wykonalne. Firmy chłoną Dockera i ludzi, którzy potrafią sprawnie się w nim poruszać. Chcesz dołączyć do tego zacnego grona? Świetnie! Ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? W trakcie tego kursu wideo zdobędziesz podstawowe informacje na temat konteneryzacji i wirtualizacji. Poznasz odrobinę teorii, ale przede wszystkim praktyczną stronę Dockera. Dowiesz się, jak używać gotowych obrazów i tworzyć własne oraz jak łączyć obrazy w jeden serwis. Opanujesz podstawy tworzenia i obsługi Docker Swarm. Co więcej, w ramach naszego szkolenia nauczysz się korzystać z wielu dodatkowych bardzo przydatnych narzędzi, takich jak Docker API, Docker Compose, Docker Machine, biblioteka Docker P, Portainer, Traffic Plugin do Jenkinsa. Ukończenie szkolenia Docker kurs wideo Praca z systemem konteneryzacji i Docker Swarm pozwala stosować Dockera w praktyce, konteneryzować aplikacje i uruchamiać je w różnych konfiguracjach korzystać z wolumenów oraz dobierać odpowiednie narzędzia.